Witaj serdecznie, Jakub Kulik dla Fansportu. Jest ze mną Paweł Jóźwiak po trzyrundowej walce, po przegranej. Natomiast wyciągnąłeś z Marcina bardzo dużo, bo rzadko się spotyka, żeby Marcin tak długo toczył pojedynki. Kurwa, w szoku jestem, zaskoczył mnie naprawdę, kurwa, zawdział się dzisiaj. Wiesz co, taka parodia, bo sam go motywowałem do walki z Muranem. Mówię, Marcin, kurwa, ty u ciebie umiejętności masz, siedzi wszystko w głowie, musisz ruszyć naładowany, napierdalać się, chcesz się bić i kurwa, rzeczywiście się chciał się bić, nie odpuszczał i paradoksalnie nastawiałem go do siebie, bo wtedy nie wiedziałem, że będzie walczył ze mną. No ale szacun dla niego, my się lubimy, mamy 1-1, uważam, że z takim Neymanem w takiej dyspozycji, z takim zawzięciem przegrać, to nie jest wstyd. No i tyle, no. No będzie trylogia. Słuchaj, wyciągnąłeś naprawdę z Marcina, bo faktycznie on zaczął się mocno przygotować do tego pojedynku. Chyba już bardzo dawno do żadnego się tak mocno nie przygotował i to był zupełnie inny Marcin niż w waszej pierwszej walce na Wotorę. Tam to jednak ty mocno zacząłeś walkę. Tutaj to było trochę na odwrót. Czy byłeś zaskoczony właśnie, że on wyjdzie taki zmotywowany? Nie ruszy na mnie, ale kurczę, naprawdę bił dzisiaj bardzo mocno, czułem te ciosy. Myślisz, że ta punktacja niejednogłośna mogła równie dobrze być na twoją korzyść? Była niejednogłośna? Z tego co słyszałem, to była niejednogłośna. Nie wiem nawet, bo już byłem kurde odcięty tylnowo, wiesz co? Myślałem, że na punkty tą walkę prowadzę, nie? Jakbym wiedział, że przegram, to już bym dał więcej z siebie w tej pozycji dominującej trzeciej rundzie, bo mogłem to skończyć, no ale kurde, już tak nie miałem siły. Ciężko mi było, jednak ten tlen cały czas moim problemem, widzisz jak jeszcze teraz, nie? Tak, ale wiesz co, bo ty też wiesz, wiadomo, że to jest świat freak fightów, ale generalnie ty nie miałeś nigdzie możliwości zebrać jakiegokolwiek doświadczenia i dużo rzeczy dopiero teraz się uczysz w walkach, tak jak w walce na przykład z Boxdelem, wiesz, to zyskujesz doświadczenie dopiero, tak? Uczę się, no naprawdę, kurczę, walka z Boxdelem dużo mi dała, a ta mi dała jeszcze więcej, także wiesz, no, wrócę silniejszy, kurwa, nie poddam się, jestem zdeterminowany. Czyli zostajesz w świecie free fightów, bo powiem ci tak, jeśli dobrze słyszałem, to przed tobą dwa pojedynki na pewno, no bo rewanż z Boxdelem zakontraktowany na Fenie. No i słyszałem, że mówisz też o Marcinie Dubielu. Tak jest, będziemy się bili, ja jestem cięższy, także pomimo, że przegrałem, chcę się z nim bić i tyle, i robię robotę. Jesteś zaskoczony tym jego zwycięstwem nad Paszą, bo jednak dużo ludzi stawiał na Paszę. Ja też stawiam na Paszę, ale dobrze na niego ruszył, trafił go, za chwilę go mądrze uduszył. No tyle, no fajnie, gratulacje dla niego. Pojedynek z Boxdelem, kiedy możemy się spodziewać jakichś informacji? Końcówka roku. Czyli na razie walka pierwsza z Marcinem, a potem Boxdel, czy jednak... Tak, bardziej tak bym chciał. Dobra, to Paweł, jak noga w ogóle, bo porozbijana, tak? Oj, boli, mocno kopał, wyłączył mi tą nogę już w drugiej rundzie tak kompletnie, nie? Słuchaj, dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.